Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. I przejdę do ogłoszeń parafialnych. To przywitam naszego gościa, pan Sławomir Kmiecik, autor tych dwóch książek, które Państwo mogą kupić zresztą u Sławka. A polecam szczególnie tą, bo to jest dopiero wyszła. I to jest premiera tej książki w Polsce, tak? Zgadza się. Premiera tej książki w Polsce. I dwa jeszcze ogłoszenia. W moim wieku już się ma sklerozę. W związku z tym powiem Państwu tylko tyle, że robimy dodatkowe spotkanie w piątek o godzinie 17 z panią Barbarą Stanisławczyk, autorką książki Kto się boi prawdy. To jest książka o, o chrześcijaństwie w Europie. Dlaczego piątek? No, rozpoczynają się targi w Krakowie w piątek, sobota, niedziela i pani Barbara przyjeżdża tylko na te 3 dni. W związku z tym zapraszam Państwa gorąco na to spotkanie w piątek o godzinie 17, a we wtorek jak zwykle o godzinie 18. Tym razem gościem Państwa będzie pan profesor. Pan Filon był już chyba 2 razy u nas. A tym razem będzie, właściwie nie wiem, o czym będzie jeszcze mówił, bo jeszcze nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi, ale będzie gościł o godzinie 18 i w przyszłym tygodniu w Gruszce też w piątek o godzinie 18 wydarzenia miesiąca, między innymi z udziałem pani Ewy Stankiewicz. A w piątek, przepraszam, w Gruszce? Nie, tu. No a teraz już będziemy zajmować się nie tylko tymi książkami, a przede wszystkim bitwą o pamięć i czasem pogardy wobec Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Ja bym proponował, żeby pan usiadł. Dobrze, to tylko na przywitanie tutaj. O, teraz ja. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie i równie serdecznie dziękuję za obecność. No dzisiaj szczególny dzień, bo o 20 rozpoczyna się kolejna debata, więc to pewna konkurencja. Jak myślę, tym bardziej Państwu dziękuję za obecność. I rzeczywiście, jeśli nie będzie Państwu to uchybiać, usiądę, wtedy to nasze spotkanie będzie mogło toczyć się w takiej po prostu bezpośredniej rozmowie, bo no, nie przyjechałem z intencją wygłaszania wykładu ex cathedra, tylko po prostu chciałem z Państwem porozmawiać o tym, co mnie porusza i co przekazuje w swoich książkach. Drodzy Państwo, ja byłem na spotkaniu w krakowskim klubie wtorkowym jakieś 2 lata temu i wtedy Państwu miałem zaszczyt prezentować książkę Przemysł pogardy. Dzisiaj przyjeżdżam z 2 innymi, wydawało mi się, książkami, ale tak naprawdę to są 2 tomy, które mówią o tym samym, czyli właściwie pokazują kontynuację tego fatalnego procederu, jakim jest używanie języka nienawiści wobec, teraz już trzeba powiedzieć, obu prezydentów, Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy. Drodzy Państwo, ta książka Bitwa o pamięć, one obie pachną jeszcze farbą drukarską. Bitwa o pamięć również ukazała się w tym roku i to jest książka, która, bym powiedział, jest dopełnieniem tego, co pisałem o znieważaniu i wyszydzaniu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dotyczy właściwie rzeczy jeszcze bardziej haniebnej, bo już nie tylko jest przedstawione, jak prezydent był i jest pośmiertnie znieważany, ale jak również te zniewagi, to prucie odbywa się na znaki dobrej pamięci o Lechu Kaczyńskim, a ich jest i w kraju, i na świecie bardzo dużo i postaram się Państwu o tym trochę opowiedzieć. Natomiast ta druga książka to jest absolutnie, tak jak Pan Adam wspomniał, premierowa prezentacja w Polsce. Dlatego podkreślam w Polsce, ponieważ byłem 17 w środowisku polonijnym w Sztokholmie i tam się odbyła, że tak powiem, szumnie światowa premiera tej książki. Natomiast no, nie mogło być inaczej, krajowa musiała odbyć się w Krakowie ze względu na osobę przedstawioną w książce. I jest to dla mnie i honorem, i zaszczytem, że właśnie
u Państwa mogę o tej książce trochę opowiedzieć. To jest absolutna, jak mówię, nowość. Praktycznie kilka dni temu zeszła z maszyn drukarskich. I od razu uprzedzę pytanie, czy to już ten czas, żeby pisać o Przemyśle Podardy wobec prezydenta Andrzeja Dudy, bo tytuł, jeśli z daleka nie widać, cel Andrzej Duda, Przemysł Podardy kontra prezydent zmiany. No, odpowiadam, że zdecydowanie tak, że to jest książka, jak myślę, napisana w samą porę. Jest to najwyższy czas i właściwie może nawet na ostatnią chwilę, ponieważ w 2005 roku jesienią my troszeczkę, my mówię w sensie Polacy, polskie społeczeństwo, naród polski, troszeczkę przegapił ten moment, kiedy rzekomo żarty, czy dowcipy, czy satyra wobec Lecha Kaczyńskiego zmieniła się w zorganizowany system zmasowanego niszczenia wizerunkowego głowy państwa. Po prostu uznaliśmy błędnie, że to mieści się w pewnych ramach debaty publicznej w Polsce. Tymczasem była i pozostaje to zjawisko pozostaje patologią. I właśnie ta książka jest po to, żeby uprzedzać pewne zjawiska i zdarzenia i traktuję ją jako pewien alarm w sprawie. Ale o zawartości tych książek za moment Państwu opowiem. Hasło dzisiejszego spotkania jest krótkie i klarowne. Przemysł Pogardy trwa. I myślę, że ono bardzo dobrze oddaje istotę rzeczy, ponieważ rzeczywiście z tym procederem mamy nieustannie do czynienia. On może na 3 dni przycichł po Smoleńsku, ale tylko na 3 dni. Zresztą akurat w Krakowie działo się wzbudzenie tego przemysłu pogardy przy okazji ogłoszenia decyzji o pochówku pary prezydenckiej na Wawelu. A dzisiaj mamy jeszcze taki szczególny i myślę symboliczny moment, ponieważ spotykamy się niemal dokładnie w 5. rocznicę zabójstwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. No wczoraj minęła ta rocznica, bo to był 19 października. Oczywiście większość z Państwa doskonale pamięta, w czym rzecz, ale tak na porządku przypomnę. To było pierwsze zabójstwo polityczne z nienawiści w III RP, dokonane na pracowniku Biura Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie pod wpływem tej rozbudzanej nienawiści i pod wpływem przemysłu pogardy. Bo były już wówczas członek Platformy Obywatelskiej Ryszard Cyba z zimną krwią zastrzelił Marka Rosiaka, który w tym biurze w Łodzi pracował i o mało zabił drugiego pracownika tego biura, czyli Pawła Kowalskiego, bo jemu podciął gardło. No, na szczęście przeżył. Ja absolutnie nie mam wątpliwości, że to było zabójstwo wywołane, czy ta nienawiść wyhodowana pod wpływem przemysłu pogardy, który zewsząd się wylewa ze wszystkich możliwych mediów, zresztą nie tylko mediów, bo ja w swoich książkach pokazywałem, że to jest proceder, który obejmuje właściwie wszystkie sfery życia publicznego. To jest praca, radio i telewizja, świat polityki, rzecz jasna, ale również kabaret, również popkultura, również tak zwane autorytety i salon III RP, nawet tak wydawały się niepolityczne sfery jak reklama. One również były wprzągnięte i są wprzągnięte w taki system zorganizowanego zniesławiania i opluwania. I nawiązuję właśnie celowo do tego mordu w Łodzi, ponieważ no to już był taki skrajny przypadek, czy apogeum przemysłu pogardy, które zakończyło się śmiercią niewinnego człowieka. Ale trzeba sobie powiedzieć, że to zawsze tak jest, że zło pod postacią pogardy czy nienawiści zaczyna się od języka, od zniesławiania, od opluwania, od takiej depersonalizacji czy od człowieczania osób czy środowisk, które chce się po prostu wizerunkowo zniszczyć, a również, jak pokazują nam przykłady, zniszczyć czy unicestwić fizycznie.
I ja w swojej pierwszej książce Przemysł Pogardy umieściłem takie, myślę, dosyć wymowne motto zaczerpnięte ze starotestamentowej księgi Mądrość Syracha. Te słowa brzmią następująco. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka. I oczywiście nie mogę i nie chcę streszczać swoich poprzednich książek, ale Państwo doskonale pamiętają takie wypowiedzi, powiedzmy, Donalda Tuska, który do opozycji mówił, że wyginiecie jak dinozaury, albo słynne słowa Janusza Palikota, który mówił do kamery, że niby żartem, ale jaki to żart, że Jarosława Kaczyńskiego należy zastrzelić i wypatroszyć, a jego skórę obwozić po Europie. No albo słynne stwierdzenia Bronisława Komorowskiego o tym, że tylko ślepy snajper nie potrafi trafić z 30 metrów do prezydenta Kaczyńskiego, kiedy był w Gruzji. I no, tych słów oczywiście jest i tych wypowiedzi mnóstwo. Ja je zawarłem w dwóch książkach na 800 stronach. To jest czysty dokument. A dzisiaj chcę Państwu opowiadać o takiej wersji, używając języka komputerowego, wersji 2.0 Przemysłu Pogardy i w odniesieniu, jak wspomniałem, do znaków pamięci o Lechu Kaczyńskim i do naszego prezydenta wybranego 24 maja. Bo chcę powiedzieć, że to zjawisko Przemysłu Pogardy, ono zawsze zaczyna się, tak jak w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy, w sposób niby niewinny. To znaczy, już po doświadczeniu z Lechem Kaczyńskim wiemy, że to najpierw były jakieś tam fotomontaże, skecze, dowcipy, czy jakieś rysunki, karykatury, ale później już z serca świata politycznego padały takie określenia jak cham, jak dureń, jak kurdupel, jak wariat. I zawsze się okazywało, wymiar sprawiedliwości dochodził do przekonania, że to są słowa, które nie znieważają. A później w następnej kolejności mieliśmy już takie zorganizowane akcje dyfamacyjne, powiedzmy jak ta ze słynnymi małpkami, kiedy z zupełną powagą w mediach głównego nurtu próbowano Polaków przekonać, że prezydent Kaczyński jest alkoholikiem, niezdolnym do pełnienia swojego urzędu i że on się tam gdzieś w zakamarkach kancelarii upija alkoholem z tych buteleczek zwanych małpkami. Albo no, słynna akcja najpierw z pozbawieniem prezydenta samolotu rządowego, a później z rechotem, że Kaczor nie dotrze do Brukseli, choć wiadomo, że i tak dotarł. No a już chyba takim szczytowym przykładem szyderstw, niegodnych zupełnie, to było to, co zrobiono z uroczystościami prezydenckimi z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Bo przypomnę, że ideą prezydenta było zorganizowanie takiej gali niepodległości z udziałem prawie 60 głów państw i przywódców państwowych, ale wokół tego rozlegał się jeden wielki rechot i na wyścigi politycy rządzącej Platformy Obywatelskiej deklarowali, że oni na te uroczystości nie przyjdą. Tak jakby to chodziło o, przepraszam, imieniny u cioci Meli, a nie o święto, Narodowe Święto Niepodległości. I właściwie tylko Radosław Sikorski mówił, że on przyjdzie, ale musi przyjść jako wczesny minister spraw zagranicznych, bo z protokołu dyplomatycznego po prostu wynikało, że jeśli były goszczone głowy państw czy przywódcy państwowi, to on tam musiał się pojawić. A Lech Wałęsa, jak pamiętamy, drwił, że już jest napalony na taniec z panią Marią Kaczyńską i tak dalej, i tak dalej. I teraz, drodzy Państwo, końcem tego wszystkiego był Smoleńsk i szyderstwa ze śmierci. I właściwie powiedziałem, że końcem tego była ta tragedia narodowa, ale tak naprawdę tego końca nie ma. To co najwyżej był koniec pewnego etapu. I dzisiaj mamy do czynienia z Przemysłem Pogardy polegającym w odniesieniu do Lecha Kaczyńskiego, o Andrzeju Dudzie będę za moment mówił, do czynienia z walką z pamięcią o prezydencie. I w tej mojej książce Bitwa o pamięć, no właśnie to
ta kwestia pamięci jest takim centralnym punktem czy słowem, które ma tutaj kluczowe znaczenie, bo no, nie muszę Państwa akurat przekonywać, jak ważna jest pamięć dla istnienia w ogóle narodu i jego świadomości. No, piękne słowa na ten temat, ale przejmujące powiedział Zbigniew Herbert, który stwierdził, że naród, który traci pamięć, traci sumienie. I to jest oczywiście znana prawda i nie odkrycie naszych czasów, ponieważ już grecki historyk Tukidydes 2500 lat temu powiedział nawet coś mocniejszego, że narody, które tracą pamięć, tracą życie. Więc ja tę książkę napisałem w takiej intencji, żeby w jakimś swoim skromnym wymiarze próbować ocalać i sumienie, i życie, jakkolwiek to patetycznie brzmi, życie Polaków poprzez właśnie to, że ocala się pamięć. Jak już jestem przy cytatach, to powołam się też na słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, który stwierdził kiedyś, że gdy gaśnie pamięć ludzka, to dalej mówią kamienie. I tutaj mamy problem tego typu, że pamięć oczywiście nie gaśnie i przesłanie tej mojej książki jest optymistyczne. Wbrew wymowie dwóch poprzednich książek, Przemysł Pogardy i Przemysł Pogardy 2, tutaj przesłanie jest optymistyczne, bo tej pamięci nie da się zgasić, tak jak głosił baner na uroczystościach pierwszej rocznicy Smoleńska. Możecie gasić znicze, ale pamięci nie zgasicie. Więc tej pamięci zgasić się nie da, natomiast jest mnóstwo usiłowań i o nich chcę Państwu troszeczkę opowiedzieć. Bo to jest właśnie ten kolejny haniebny przejaw przemysłu pogardy, który już w tej chwili dotyczy pomników, tablic, drzew pamięci, również wytworów kultury, które odnoszą się do świętej pamięci prezydenta. Więc próbuję się, wracając do słów kardynała Wyszyńskiego, sprawić, żeby również kamienie milczały. Jak się to odbywa? No, można by to pogrupować w kilka takich działań. Pierwsze są skierowane przeciwko czemuś, co najprościej wydawałoby się zniszczyć, czyli na przykład mamy na myśli kwiaty. No jest już taka tradycja, że tulipany żółte, które bardzo uwielbiała Maria Kaczyńska, rozkłada się w rocznicę Smoleńska na krakowskim przedmieściu w Warszawie. I te kwiaty nigdy nie dotrwają do zmierzchu. To znaczy, zanim zapadnie zmrok, wywozi się na śmietnik. I to bardzo przypomina coś, co działo się w PRL-u. Nie wiem, czy tak było w Krakowie, na pewno tak było w Warszawie. Myślę, że tutaj też, że w stanie wojennym układano z kwiatów krzyż, który był takim żywym symbolem pamięci, bo kwiaty, jak wiadomo, w naszej kulturze są jednym ze znaków pamięci. I Elżbieta co noc te kwiaty usuwała, a każdego dnia ten krzyż był odbudowywany jako właśnie taki symbol trwałej pamięci Polaków. I tutaj mamy coś podobnego, więc jak Jan Pietrzak napisał piosenkę pod tytułem Nielegalne kwiaty czy Zakazane kwiaty, to jest właśnie to, o czym mówię. I skojarzenie jest bardzo wyraźne ze stanem wojennym, ale również na przykład z tym, co dzieje się w Moskwie, czy działo się, bo tam po zabójstwie Borysa Niemcowa, czyli jednego z liderów rosyjskiej opozycji, też przy murach kremlowskich, gdzie on zginął, skrytobójczo zabity, układano kwiaty i palono znicze i tam też co noc one znikały, wywożone przez nieznanych, znanych sprawców. Więc kwiaty, zresztą na różne sposoby się z nimi próbuje walczyć. No, w Radomiu jest pierwszy w Polsce i na świecie pomnik pary prezydenckiej. Oczywiście o wartościach artystycznych tych wszystkich upamiętnień nie można dyskutować, no ale stoi ten pomnik w godnym miejscu, w samym centrum Radomia. I po odsłonięciu ten teren został pięknie uporządkowany, posadzone zostały pelargonie, więc cały problem, jaki się skupiał wokół tego pomnika, problem medialno-polityczny, to było to, kto zapłacił za pelargonie, które tam posadzono i że to skandal, że z funduszy miejskich i tak dalej, i tak dalej. Więc próbowano taką dyskusją przykryć sam fakt upamiętnienia
pary prezydenckich. Drugim znakiem pamięci są znicze i z nimi też bardzo łatwo się rozprawić, więc podobnie jak z kwiatami, one jeszcze palące się, gorące, niedogaszone są wywożone na śmietnik w Warszawie, a czasami gaszone w sposób już najbardziej, jak można sobie wyobrazić, haniebny i wulgarny, czyli po prostu moczem. I ten motyw moczu niestety się ciągle pojawia, bo ja często przywołuję taką sytuację, którą nazywam nocą polskiej hańby, choć właściwie należy mówić nocą niepolskiej hańby, bo Polacy tak nie postępują. Mam na myśli 9-10 sierpnia 2010 i te zupełnie gorszące, haniebne, skandaliczne sytuacje, które na wspomnianym krakowskim przedmieściu w Warszawie się odbywały, bo tam właśnie dochodziło do gaszenia moczem zniczy, ale również przypalania papierosami modlących się pań, do krzyżowania na krzyżu zbudowanym z puszek po piwie Lech misia pluszowego, na podrzucaniu i rozszarpywaniu żółtej pluszowej zabawki wyobrażającej kaczkę, na okrzykach jeszcze jeden kierowanych pod adresem Jarosława Kaczyńskiego i spieprzaj dziadu pod adresem nieżyjącego prezydenta, na paradiowaniu papieża i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym oczywiście wymieniać tych skandali więcej, ale nie chcę, jak wspomniałem, streszczać książek. Natomiast ten motyw moczu jest ciągle obecny. No, w listopadzie 2012 roku pewien człowiek w Muzeum Powstania Warszawskiego stanął na środku jednej z sal i oddał mocz, wrzeszcząc, że on nienawidzi Kaczyńskiego. Podobnie wrzeszczał wspomniany Ryszard Cyba, który po zabiciu Marka Rosiaka krzyczał, że tak naprawdę chciał zabić Kaczyńskiego, tylko miał za słaby pistolet i nie mógł się dostać w jego pobliże, więc zabił w zastępstwie niejako. Ale to był ten sam krzyk. Nienawidzę Kaczyńskiego w tym przypadku. No i ten mocz miał być takim pohańbieniem i takim ostatecznym znieważeniem. W Szczecinie, kiedy Rada Miejska tamtejsza podjęła uchwałę o tym, że zostanie ustanowiony skwer imienia Lecha Kaczyńskiego, no i on jest, bo tak jak mówię, ta książka ma przesłanie optymistyczne. Ja mówię o pewnych skrajnych sytuacjach, gdzie próbuje się tę pamięć zabić czy zablokować, ale to prawie zawsze jest nieskuteczne i w ostatecznym rozrachunku ta pamięć wygrywa. Więc w Szczecinie po ogłoszeniu tej decyzji radnych były apele w internecie, żeby na tym placu, który ma nosić imię prezydenta, w możliwie szybkim czasie jak najwięcej osób oddawało, znaczy zanieczyszczało ten plac ekstrementami, żeby on w krótkim czasie stał się najbardziej cuchnącym miejscem w Szczecinie. Takie były apele, więc to tylko pokazuje, do jakiego stopnia ta nienawiść jest spotęgowana. I teraz mógłbym przejść płynnie do akcji już bardziej zaangażowanych, gdzie są wprzątnięte w te działania już struktury samorządowe czy struktury administracyjne. Często te próby upamiętnienia kończą się nawet, drodzy Państwo, grzywną czy po prostu jakąś karą administracyjną. Tak było załóżmy w Lubartowie. Człowiek wydał własne pieniądze na niedużą tabliczkę z granitu, właściwie małą formatu, trochę większego niż A4, może A3. I na tej tablicy była wyryta skromna inskrypcja, że pamięci ofiar Smoleńska z datą. I ta tablica została zamontowana w podłożu w centrum miasta. No, człowiek miał z tego powodu sprawę sądową. Tablica została, że tak powiem, aresztowana, oddana do depozytu Straży Miejskiej, a on usłyszał wyrok, jakąś grzywnę musiał zapłacić. Bardzo podobna sytuacja była, powiedzmy, w okolicach, na Opolszczyźnie, w okolicach Praszki, w leśnictwie Strojec. Tam z kolei emerytowany żołnierz, ponieważ nie stać go było na kupowanie granitowych tablic, więc w lesie, który znał, bo często spacerował, wytyczył taką aleję, dwie aleje, Marii i Lecha.
Znaczy on nic tam nie ingerował, po prostu rosły dębowe aleje i on powiesił na tych drzewach symbole narodowe, flagę, godło, zdjęcie pary prezydenckiej, znak Polski Walczącej i parę jeszcze innych ważnych dla naszej tożsamości symboli. No i miał sprawę sądową i również zapłacił grzywnę, ale oczywiście tak jak w PRL-u wskazywano nie za to na przykład, że ktoś rozrzucał ulotki z treściami antykomunistycznymi, tylko wskazywano za to, że zanieczyszczał przestrzeń publiczną, tak? Że śmiecił na ulicach. Tak w tym przypadku zarzut był taki, że ten człowiek zniszczył zieleń w ten sposób, że przybijał do drzew te emblematy, godło czy proporczyk, czy flagę za pomocą małych gwoździ. Ale właśnie rzecz polegała na tym, że on używał takich drobniutkich gwoździków, a na tych samych drzewach były powieszone budki lęgowe dla ptaków przymocowane takimi wielkimi gwoździami, więc kolejny absurdalny argument, no ale rzecz jasna nie chodziło o to, żeby to było zgodne z prawdą, tylko żeby próbować tę pamięć w jakiś sposób, no właśnie, zabić czy zgasić. I, no, drodzy Państwo, jest też mnóstwo aktów wandalizmu polegających na tym, że nocą, tak jak dawniej esbecja, tak teraz znani, ale, znaczy inaczej, nieznani, ale znani sprawcy dokonują tych aktów wandalizmu. W Lublinie jest plac Lecha Kaczyńskiego, który jest oznaczony taką sporą, solidną tablicą na metalowych słupkach. No naprawdę trzeba wiele, po pierwsze siły fizycznej, a po drugie samozaparcia, właściwie głęboko gdzieś chowanej nienawiści, żeby to zniszczyć, bo podjąć po prostu słupki metalowe, to nie lada trzeba energii na to spożytkować. W Dębicy szczególny znak pamięci to jest taki pomnik, taki memoriał smoleński, który przypomina samolot wbity dziobem w ziemię, ale skrzydła tego samolotu rozkładają się w ten sposób, że to przywodzi na myśl krzyż. I na tym memoriale jest po pierwsze duże prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a obok tabliczki wszystkich ofiar Smoleńska z imieniem, nazwiskiem, funkcją, datą urodzenia. Ten pomnik już był przynajmniej dwa razy oblewany jakąś żółtą, jaskrawą farbą. Oczywiście też po to, żeby znieważyć, żeby tę pamięć spróbować pohańbić. I takich aktów wandalizmu jest mnóstwo. Nie będę wszystkich oczywiście przykładów tutaj przedstawiał. Natomiast szczególnie zasmucające jest to, że uczestniczą w tym urzędnicy, samorządowi, państwowi, wykorzystywane jest, czy właściwie naciągane prawo, żeby z tym walczyć. No, jeden z przykładów to powiedzmy Iława. Tam była zgoda na to, żeby tablicę upamiętniającą prezydenta i ofiary Smoleńska umieścić. Tyle, że takiej tablicy nie da się powiesić w powietrzu, w przestrzeni publicznej, znaczy w przestrzeni, więc przygotowano taki głaz, na którym ta tablica miała być przykręcona. Ale wtedy interweniował ówczesny burmistrz tego miasta z Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że tablica owszem, na to była zgoda, ale tablica z głazem to już jest pomnik, a na pomnik musi być odrębna decyzja Rady Miasta, w związku z czym cały montaż został zablokowany i tablica wywieziona do magazynu. Nawiasem mówiąc, na tym samym głazie miała być jeszcze druga tabliczka, poświęcona Solidarności, czyli naszemu wolnościowemu ruchowi, z którego Polska jest znana na świecie, ale to też nie było żadnym argumentem. No, bardzo często są to całe akcje polityczno-medialne. Państwo oczywiście świetnie znają na przykład sytuację z Bydgoszczy. Tam o tym, że most Lecha Kaczyńskiego, znaczy, że most, największy na Kujawach most ma nosić imię Lecha Kaczyńskiego, postanowiono krótko po Smoleńsku. I to się odbyło przez aklamację w obecności
naukowców miejscowych, duchownych, harcerzy, młodzieży, korpusu oficerskiego. To wszystko zostało zatwierdzone i w czasie, kiedy ten most był budowany, bo decyzja była na etapie prac studyjnych i pierwszych prac budowlanych, więc przez 3 lata ten most nosił imię Lecha Kaczyńskiego, dopóki go nie było. Ale jak już most powstał, to nastąpiła rewizja decyzji Rady Miasta i głosami Platformy i Lewicy ten patronat cofnięto. Mimo że ludzie krzyczeli hańba w czasie tych obrad, że dawali radnym lusterka, żeby mogli się w nich przeglądać. Ta sama sytuacja i ten sam mechanizm w Łodzi. Tam była decyzja, żeby był skwer Lecha Kaczyńskiego, a na nim pomnik. Tablica stosowna już się nawet pojawiła, ale podjęto akcję ośmieszającą, zbierania podpisów i ostatecznie została ta decyzja cofnięta. Bardzo często odbywa się to poprzez zaniechanie. Takim klasycznym przykładem jest Warszawa, miasto, gdzie prezydent nie tylko się urodził i żył i mieszkał, ale pełnił wszystkie najważniejsze funkcje, łącznie z prezydenturą i miasta, i Rzeczypospolitej. Pomnik, jak Państwo wiedzą, jest, ale tylko przy okazji jakichś kampanijnych dyskusji przed wyborami, spychany gdzieś na pobocze przy zatoce autobusowej. Oczywiście, że nie może tam powstać, bo nie tam się zbierali ludzie i nie tam oddawali hołd. Bardzo podobna jest sytuacja w Gdańsku. To jest drugie co do ważności w biografii Lecha Kaczyńskiego miasto. Przecież 15 lat pracował na Gdańskim Uniwersytecie i mieszkał w Sopocie. W Gdańsku używano argumentu, że nie może być na przykład ulicy Lecha Kaczyńskiego, ponieważ jest za mały dystans historyczny i że musi minąć co najmniej 5 lat, żeby tego dystansu nabrać. Tyle, że w Gdańsku jest ulica prezydenta, ale Republiki Czeskiej, Wacława Havla. I została ta ulica ustanowiona dosłownie parę czy paręnaście dni po śmierci czeskiego prezydenta. Zwykle używa się argumentu, że prezydent nic dla danego miasta czy dla danej społeczności nie zrobił. Tak było właśnie w Bydgoszczy w związku z tym mostem. Ale w 2012 roku zupełnie nowe rondo w dzielnicy Fordon otrzymało imię misji pokojowych ONZ. I oczywiście mógłbym zadać pytanie, a co misje pokojowe ONZ zrobiły dla Bydgoszczy? Absolutnie nie ujmując nic misją pokojowym, bo to jest szlachetne starać się o zaprowadzenie pokoju na świecie. No ale oczywiście pokrętna argumentacja i rodzaj hipokryzji. I tych działań jeszcze mógłbym, drodzy Państwo, mnóstwo przedstawiać, ale chciałbym tak może płynnie przejść do tej drugiej książki, która jest gorąca wręcz i która tutaj w Krakowie musiała mieć premierę. I podam taki przykład ze Stalowej Woli, bo tam też po Smoleńsku zapadła decyzja radnych, że zostaje ustanowione rondo Lecha Kaczyńskiego. I ówczesny prezydent miasta, pan Andrzej Ślęzak, stwierdził, że on tej uchwały Rady Miasta nie wykona. I nie wykonywał przez 4 lata. To znaczy, mówiąc bardzo wprost, było to złamanie prawa, ponieważ jeśli zostało ustanowione, to władza wykonawcza powinna je wykonać. Ja tę książkę Bitwa o pamięć napisałem nie zza biurka, tylko jeżdżąc po Polsce, we wszystkich tych miejscach byłem, opisywałem, rozmawiałem, fotografowałem, więc pojechałem również do Stalowej Woli i pytam, gdzie jest rondo Lecha Kaczyńskiego, nikt nic nie wie. W końcu zlokalizowałem, że to jest przy takim znanym tam dawnym domu handlowym Jubilat, przyjeżdżam, ale żaden sklepikarz, żaden punkt usługowy, który tam się gdzieś w pobliżu mieści, nikt z tych przybytków nie wiedział, gdzie jest to rondo. No więc w końcu dzwonię do Urzędu Miasta, do biura prasowego, a tam mi zupełnie wprost człowiek odpowiada, że tak, była taka
decyzję, ale prezydent jej nie wykonał i nie wykona. I w związku z tym nie będzie żadnego oznaczenia, żadnej tabliczki, nic takiego. No, opisuję to wszystko w książce, w szczegółach nie chcę opowiadać, ale w czym rzecz? W czasie wyborów samorządowych, teraz w listopadzie 2014 roku, wszystko wskazywało na to, że ten prezydent, który miastem rządzi od 2002 roku, rządził, że wygra kolejne wybory. To pokazywały wszystkie sondaże, a przeciwko niemu wystąpił wówczas 29-letni, dziś 30-letni młody człowiek, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Jemu w sondażach dawano w porywach 20 parę procent. I wygrał w pierwszej turze. W czym rzecz? No myślę, że po prostu ludzie mieli już dość tego typu arogancji. Oczywiście nie ta jedyna sprawa decydowała, ale ona stanowi pewien symbol, czy no, pewną taką egzemplifikację tego, jak to wszystko się działa. Lucjusz Nadbereżny wygrał te wybory i krótko po tym zwycięstwie po prostu wykonał tę uchwałę. Dzisiaj w Stalowej Woli to rondo, zresztą bardzo okazałe, jest odpowiednio oznaczone tabliczką, nie przesadną, ale po prostu no, została oddana pamięć i zostało wykonane prawo ustanowione przez Radę Miasta. I ten sam Lucjusz Nadbereżny, bo dlatego o nim wspomniałem, miał takie bardzo płomienne wystąpienie w czasie pamiętnej, już teraz trzeba powiedzieć, konwencji wyborczej Andrzeja Dudy 7 lutego 2015 roku. On tam wtedy przywołał takie słynne słowa Mahatmy Gandhiego, że najpierw będą cię lekceważyć, później będą się z ciebie śmiać, potem będą z tobą walczyć, a na końcu wygrasz. I ten właśnie scenariusz Lucjusz Nadbereżny przeszedł sam jako samorządowiec i w ostateczności wyśmiewany i zwalczany wygrał w pierwszej turze z absolutnie faworyzowanym. I tę samą drogę, o czym Państwo jako mieszkańcy Krakowa i znający pewnie osobiście wielu z Państwa Andrzeja Dudę, Państwo wiedzą, że ten sam scenariusz musiał, że tak powiem, nieładnie zaliczyć. I teraz ta moja książka właśnie opowiada o tym, w jaki sposób, znaczy inaczej, dlaczego Andrzej Duda jest już od początku swojej kadencji, a właściwie wcześniej, bo od momentu, kiedy został przedstawiony jako kandydat, dlaczego jest tak zwalczany? No, jest to pytanie właściwie retoryczne, bo to jest kwestia tego, jaki on ma rys polityczny, czy rodowód polityczny, jak został wychowany, z jakiej pochodzi patriotycznej rodziny, jaki ma pomysł na Polskę, jakie wyznaje poglądy, jaki jest jego stosunek do wiary, do religii, jakie ma plany wobec państwa, jakie zamierzenia, ale również ostatnimi czasy, jakie czyny, jakie wypowiedzi, więc to jest zupełnie oczywiste, ale no, myślę, że tutaj pewne znaczenia, właściwie bardzo duże znaczenie ma również pewien aspekt istotny, że Andrzej Duda mimo wszystkich różnic i odmienności jest prezydentem bardzo co do idei podobnym do właśnie Lecha Kaczyńskiego. Zresztą on to bardzo często, jak Państwo wiedzą, podkreślał na tych wspomnianych konwencjach, mówił, że jest ze szkoły Lecha Kaczyńskiego, że czuje się jego uczniem i wychowankiem i przede wszystkim mówił, że no, tak jak miliony Polaków widzi potrzebę kontynuowania dzieła Lecha Kaczyńskiego, ja poprosiłem pana Andrzeja Dudę jeszcze w czasie, kiedy był kandydatem na prezydenta, o rekomendację dla tej książki. I on napisał takie słowa. Kiedy powiedziałem głośno, że dzieło Lecha Kaczyńskiego wymaga kontynuacji, media głównego nurtu zaatakowały mnie z furią. Próbowano zabić pamięć o Lechu Kaczyńskim, ale im więcej takich działań podejmowano, tym okazywały się one mniej skuteczne. Ta książka potwierdza jednak, że Polacy dobrze zapamiętali prezydenta i chcą, aby jego testament został wypełniony. I właśnie to, że
Andrzej Duda ten testament wykonuje, czy w każdym razie stara się wykonywać, bo to jest jeszcze mały dystans czasowy, żeby powiedzieć, że coś już zostało w tym kierunku ostatecznie zrobione. To jest jeden z też głównych powodów, dlaczego Andrzeja Duda się od początku próbuje zwalczać. Tymi samymi metodami, bo to są dokładnie te same schematy działania, te same szablony myślenia i mówienia, to są te same środowiska, ci sami ludzie, więc tak jak wspomniałem, jest to przemysł pogardy w wersji 2.0. Trochę wersja nowocześniejsza, ale ten sam szablon, ten sam algorytm, posługując się językiem informatyki. I na przykład tego spotkania, drodzy Państwo, ja sobie tak pozwoliłem porównać obu prezydentów, właśnie żeby dojść do tego, że tak naprawdę chodzi o tę samą ideę i o bardzo podobnych polityków, mężów stanu, czy po prostu ludzi. Bo tak, no, wspomniałem już o tym, że Andrzej Duda jest kontynuatorem i następcą takim ideowym Lecha Kaczyńskiego, ale on jest również i dawał temu wiele razy przykład obrońcą czci Lecha Kaczyńskiego i strażnikiem pamięci o nim. No bo przypomnę, w książce oczywiście w szczegółach to opisuje, jaką walkę musiał stoczyć, żeby no, nie dopuścić do przejęcia władzy przez Bronisława Komorowskiego dosłownie parę minut po tym, kiedy w serwisach informacyjnych podano informację, że nastąpiła ta katastrofa w Smoleńsku. Opierał się przez wiele godzin, żądając dowodu śmierci prezydenta. Oczywiście był bombardowany telefonami z kancelarii ówczesnego marszałka Sejmu. No, uległ dopiero w czasie, kiedy z Moskwy od ówczesnego prezydenta Miedwiediewa przyszła depesza potwierdzająca śmierć prezydenta, czy mówiąca o śmierci prezydenta, no, ale wcześniej Andrzej Duda jako prawnik, specjalista prawa administracyjnego pytał, czy ja mam wydać jakiekolwiek decyzje na podstawie paska, żółtego paska w telewizji. No i później była cała seria działań prezydenta, który, no wtedy jeszcze nie prezydenta, ministra w kancelarii prezydenta, który starał się chronić cześć Lecha Kaczyńskiego. Przypomnę, że no, uczestniczył w wielu uroczystościach upamiętnienia, bo był w Odessie, gdzie jest ulica Lecha Kaczyńskiego. Nawiasem mówiąc, w Warszawie nie ma takiej ulicy. W Krakowie też. No, o Krakowie przez grzeczność wobec gospodarzy nie wspominam, ale tych zaniechań też jest mnóstwo. Ale na samej Ukrainie ja zidentyfikowałem, czy zewidencjonowałem cztery ulice Lecha Kaczyńskiego. Jest to właśnie Odessa wspomniana, jest to Gródek Podolski, jest to Mukaczewo i jest to Chmielnicki. Nie wspomnę, a właściwie wspomnę, bo potrzeba o Gruzji. No tam po prostu Lech Kaczyński jest kochany i w każdej wioseczce, nawet w górach, mimo że to zupełnie język z innej rodziny, oni pięknie, fonetycznie wymawiają nazwisko Lech Kaczyński, bo jest tam po prostu bohaterem narodowym. Oni świetnie wiedzą, że Kaczyński uratował ich kraj przed opresją i kto wie, czy w tej chwili Gruzja no, nie miałaby takiego statusu jak Osetia Południowa, czyli byłaby po prostu protektoratem rosyjskim i utraciłaby swoją suwerenność, gdyby nie ta słynna akcja Lecha Kaczyńskiego, który ściągnął tam liderów Europy Środkowo-Wschodniej. W Tbilisi jest nie tylko piękna ulica, dawniej Czarnomorska, teraz Lecha Kaczyńskiego, ale jest skwer, a na tym skwerze, znaczy skwer noszący imię polskiego prezydenta, a na tym skwerze jeszcze pomnik. Znaczy takie popiersie na kolumnie z marmuru. W Perle Czarnomorskiej Gruzji, czyli w Batumi,
Jest z kolei piękny, robiący wrażenie bulwar, który nosi imię Marii Lecha Kaczyńskich. No i tych przykładów można by mnożyć, bo nawet w takiej Mołdawii, której Lech Kaczyński nawet nie odwiedził nigdy, ale ponieważ prezentował taką ideę wskrzeszoną Międzymorza, czyli takiego szukania przeciwwagi dla imperialnych interesów Rosji, więc tamta jego polityka jest i była szanowana i dlatego w Kiszyniowie jest nie tylko ulica Lecha Kaczyńskiego, ale również tablica upamiętniająca. No, na tym tle Kraków rzeczywiście też wypada słabo, bo wiem, że tu były różne inicjatywy i budowania popiersia i nazwania ronda. No nic z tego nie wyszło. Ja oczywiście zbierając dokumentację do już drugiego tomu tej książki, byłem na przykład w Morawicy, bo podpowiedział mi tutaj obecny Mirek Boruta, że tam jest takie popiersie i w ogóle no, takie miejsce pamięci, więc gdzieś coś takiego się dzieje, ale rzecz jasna z inicjatywy władz samorządowych miejskich nic takiego nie ma. Podobnie jak właśnie w Warszawie. Nawiasem mówiąc, w Warszawie całkiem niedawno pierwszy jakikolwiek publiczny znak pamięci został zamontowany na Żoliborzu przy ulicy Suzina. Tam państwo Kaczyńscy mieszkali w czasach, kiedy obaj synowie byli dziećmi, ale to też nie była inicjatywa czy to władz państwa, czy miasta, tylko społeczna przy zgodzie miejscowej spółdzielni mieszkaniowej ta tablica zawisła. To jest pierwszy znak pamięci w Warszawie widziany po prostu z perspektywy przechodnia. Bo oczywiście jest na przykład tablica w Najwyższej Izbie Kontroli, no ale żeby tam wejść, to trzeba mieć przepustkę i trzeba przejść kontrolę pirotechniczną, więc to tylko jest dla nielicznych. A z kolei w Muzeum Powstania Warszawskiego wisi taka tablica, no ale za murem i tylko dla tych, którzy są zwiedzającymi to muzeum, bo tablica wisi przy wejściu do pomieszczeń kasowych. I tutaj no, zawsze powtarzam, Warszawa mogłaby się uczyć od powiedzmy Tbilisi, jak należy czcić pamięć o polskim mężu stanu, ale tych znaków pamięci jest rzecz jasna dużo więcej poza granicami w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii. Ja już nie wspominam o tym, że znaczki wydawały różne egzotyczne dla nas państwa typu Togo albo Mozambik, a na wyspach Cooka została wybita moneta z wizerunkiem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Więc gdzie indziej potrafią, a u nas nie za bardzo. I to się zmieni za parę. Tak. No mamy ogromną nadzieję, właściwie pewność już, że ta zmiana się dokona. Taką wewnętrzną, płynącą z serca. I no, wtedy rzeczywiście wiele się zmieni. Tym pierwszym etapem zmiany było też przecież niesamowite i zaskakujące zwycięstwo Andrzeja Dudy 24 maja. Wracam do tej kwestii tych podobieństw, bo te podobieństwa między obydwoma prezydentami są no, jedną z głównych przyczyn, że Andrzej Duda jest poddawany tej samej opresji. Ja to w książce wyłuszczam bardzo, bardzo szczegółowo i rzecz jasna nie na zasadzie jakichś moich interpretacji albo nadinterpretacji czy moich jakichś tam wymysłów. To jest czysty dokument. Ja tam pokazuję kto, kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach, w jakim medium, jakimi słowami albo czynami prezydenta znieważa. No i z jaką intencją również rzecz jasna. Jeśli mówiłem o tym, że Andrzej Duda jest takim ideowym kontynuatorem i wychowankiem Lecha Kaczyńskiego, no to rzecz jasna on dziedziczy również to, co było, co dotykało Lecha Kaczyńskiego, czyli po prostu taką skondensowaną, patologiczną, można by powiedzieć, nienawiść. A te podobieństwa, no zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, pierwsza rzecz jest zupełnie oczywista. Obaj
byli, są i byli, bo tu muszę używać czasu i teraźniejszego, i przeszłego, Polakami. No, zupełna oczywistość, tylko w kontekście takich słów, że Donalda Tuska, że Polska, polskość to nienormalność, więc nawet tą zupełnie elementarną rzecz trzeba podkreślać. Obaj katolicy, przywiązani do religii, do wartości katolickich. Lech Kaczyński jest upamiętniany również z tego względu, bo te znaki pamięci, one nie dotyczą tego, jak był łaskaw powiedzieć Lech Wałęsa, że jedyne osiągnięcie Lecha Kaczyńskiego to jest to, że żył i zginął w katastrofie. Często takie tablice po prostu podkreślają, jakim był politykiem, z kim się spotykał, kogo honorował, bo przecież przywracał pamięć z kolei o bohaterach z czasów walki z jednym i drugim totalitaryzmem, gdzie bywał i również nawet gdzie się modlił, bo w Koszalinie, czy w Kościerzynie, czy w Tuchowie, tutaj niedaleko w Małopolsce, są tablice, które przypominają, że był również pielgrzymem. No, obaj prezydenci to rzecz jasna patrioci. To patrioci, którzy ten patriotyzm wynieśli z domu poprzez swoje rodziny, poprzez dom i wychowanie. Reprezentanci szeroko rozumianej prawicy, ale nie tylko ze względu na obóz polityczny, ale przede wszystkim na wyznawane wartości. No, nie trzeba dodawać, że obaj członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Wybrani większością głosów, bardzo podobną, w przypadku Lecha Kaczyńskiego 8 300 000, w przypadku Andrzeja Dudy 8 600 głosujących w drugiej turze. No to, że obaj konserwatyści, tak, czyli no, przywiązani do tradycyjnych wartości, ale do tej polskiej triady Bóg, honor i ojczyzna. W żaden sposób nie związani z systemem PRL. No, w przypadku Andrzeja Dudy to jeszcze względy oczywiście generacyjne mają znaczenie, ale rzecz jasna nie tylko. Obaj inteligencki rodowód, czyli no, wywodzący się z takich inteligenckich domów, rodzin i otoczenia. Obaj prawnicy, obaj mający cenzus naukowy, no, Lech Kaczyński doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista prawa pracy, w przypadku Andrzeja Dudy doktor prawa administracyjnego. Obaj wykładowcy akademiccy, obaj, że tak powiem, propagatorzy odnowy czy odbudowy Rzeczypospolitej. Również obaj rzecznicy prowadzenia polskiej polityki historycznej, bo politykę historyczną prowadzą wszystkie świadome narody w Europie, tylko nam się wydaje, że powinniśmy o swojej tożsamości i historii zapomnieć, znaczy nam, w sensie obecnie rządzącym Polską. Obaj prezydenci oznaczający się taką wrażliwością społeczną i odwołaniami do solidaryzmu społecznego, a krytycznie nastawieni do takiego wulgarnego neoliberalizmu. Obaj bardzo silnie związani z ruchem związkowym Solidarności. No, Lech Kaczyński, tylko gwoli przypomnienia, był pierwszym zastępcą przewodniczącego Solidarności w czasie, kiedy Lech Wałęsa już miał prezydenckie ambicje. Andrzej Duda podpisał umowę programową w toku kampanii wyborczej z Solidarnością. No, obaj, co może nie najbardziej istotne, ale też ważne i też ujmuje Polaków, to taka zdolność mówienia, i to mówienia rzeczy sensownych i bez kartki, a nie tak jak poprzednik, czyli Bronisław Komorowski, który nawet życzenia dla własnej żony musiał odczytywać z kartki, prawda? Obaj pochodzący ze środowisk wielkomiejskich, no też taka symbolika, dwa najważniejsze miasta w Polsce, dwie stolice, dwa największe miasta, czyli Warszawa i Kraków, i dwa największe ośrodki akademicko-kulturalne, tak by to trzeba określić. No i nawet taki wzgląd jak stan rodzinny, czyli żona sympatyczna, ciepła i jedna córka, to też są pewne podobieństwa. Więc przedstawiłem coś, co jest pewnie oczywiste, ale z drugiej strony pokazuje, że to jest pewna tożsamość i też dlatego są identyczne czy bardzo podobne ataki na obu prezydentów. Drodzy Państwo, bo strasznie się rozgadałem, ja mam
taką propozycję. Na tym ten swój taki wstępny wywód zakończę, ale bardzo zachęcam do pytań. Jeśli tylko będę w mocy, to odpowiem na każde pytanie. Pozwoli pan, że nim oddam mikrofon naszym klubowiczom, to przywołam do mikrofonu Mirka Barutę, nie bez powodu. Pan o nim wspomniał, a no jest z nami. Po pierwsze witam, przepraszam, że go wcześniej nie przywitałem, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej, ale przywołam go, nie dam mu mikrofon nie dlatego, że kandyduję, bo to życzę mu oczywiście szczęścia, ale przywołam go dlatego, że Mirek jest człowiekiem, który od katastrofy smoleńskiej walczy właśnie o pamięć nie tylko Lecha Kaczyńskiego, ale także wszystkich ofiar bez względu na to, z jakiego ugrupowania i jakie poglądy posiadali. I chciałem, żeby parę słów powiedział właśnie na temat i tej bitwy o pamięć, którą prowadzi już tyle lat co miesiąc w taki sposób zewnętrzny, ale także jeżeli miałby takie przykłady właśnie walki z tym elementem pogardy wobec tych ofiar. Jeżeli Mirku mógłbyś parę słów na tym temat, to bardzo cię proszę. Bardzo dziękuję. To może przysiądę na chwilkę do... Proszę. No, nie, nie, to bez przesady. Skromnie i z boczku. Nie da się ukryć, że to ostatnie dni kampanii. Jeszcze dzisiaj mam takie wieczorne obowiązki, o których nie chciałbym mówić przy kamerach i mikrofonach. O twoich nocnych... O moich nocnych eskapadach, tak. Chcę powiedzieć, że ja z ogromnym podziwem patrzę na to dzieło, które tutaj dla nas z nóżki kutonowe przygotował nasz dzisiejszy gość. Dlatego, że zarówno Przemysł Pogardy, jak i te książki, które no, upamiętniają Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta, upamiętniają praktycznie no, taką bitwę, taką walkę Polski pięknej, szlachetnej z tym etosem właśnie inteligenckim, pełnej takiej inteligenckiego etosu, by naród polski windować do góry, z tym takim etosem, jak to mówi jeszcze świętej pamięci profesor Karolczyńska, Lumpen Elit, czy już Elit, który właściwie na wszystkich, którzy są gdzieś tam w hierarchii społecznej niżej, patrzą z pogardą. I teraz ta chęć pomocy dla innych, czy budowania wspólnoty, reprezentowana zarówno w przeszłości przez prezydenta Kaczyńskiego, jak i obecnie przez prezydenta Andrzeja Dudę, jest takim właśnie symbolem tej walki. Co będziemy budować? Czy będziemy budować dwa skrajne obozy, które się będą wzajemnie... No, z naszej strony, proszę Państwa, pamiętajcie, ja przerwę to zdanie na chwilę, jest troszkę gorzej, ponieważ my nie posługujemy się pogardą. Oczywiście my w jakiś tam sposób staramy się rewanżować, w jakiś tam sposób stanowczo występujemy w swojej własnej obronie, ale my nie stosujemy tej broni. My jakby jesteśmy troszkę pod tym względem w niezręcznej sytuacji, ale to tylko pozornie i tylko na krótką metę. Później tego typu nasza postawa, jak postawa no pełna szacunku nawet wobec przeciwnika, co wspaniale pokazał w kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda, ona procentuje, ponieważ ludzie coraz bardziej mu ufają. Odnosząc się do pamięci, króciutko, co miesiąc w Krakowie, podobnie jak w Warszawie, miesięcznica smoleńska, czyli pokazanie pewnie niespecjalnie też nagłośnionego, no jeżeli nagłośnionego przez niektóre media, to po to, żeby wyśmiać czy wyszydzić, ale jednak mimo wszystko pokazywanego trudu 60, w tej chwili już 6 miesięcznic smoleńskich, czyli dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana, jesteśmy, trwamy, pamiętamy i nie pozwalamy tej sprawy w żaden sposób zasypać czy zamazać. I druga kwestia, przenieśliśmy ideę czy wielkość prezydenta Lecha Kaczyńskiego przez te 5 trudnych lat prezydentury po to, by dzisiaj w jakimś sensie cieszyć się od 24 maja tą radością, jaką był wybór
Andrzeja Dudy i mam nadzieję, że również ten nasz ogromny wysiłek tych wszystkich ludzi, których jestem, ja jestem im bardzo wdzięczny, no bo to nie chodzi o mnie, bo człowiek jak się decyduje na pewnego rodzaju działalność, to nie może sobie przysługiwać zasług, tylko tym wszystkim, którzy chodzą pod krzyż. Proszę Państwa, jakim trzeba być twardym człowiekiem, żeby co miesiąc przez 5-5,5 roku być zawsze pod krzyżem, a pewnie są tacy, którzy byli tam zawsze albo prawie zawsze. To jest ogromny wysiłek i to jest ta nagroda. Prezydent Andrzej Duda jako współpracownik Lecha Kaczyńskiego, jako ktoś, kto był blisko niego, obserwował go, widział, podziwiał go, jest dzisiaj naszym prezydentem. I nawet jeśli Państwo z tamtej strony nadal będą się starali szerzyć wobec niego przemysł pogardy, to zobaczcie Państwo, jak on się zachowuje. W jaki sposób on z klasą przywraca nam wszystkim, wspólnocie polskiej, godność. Jeśli teraz, bo nie chcę też powiedzieć zbyt wiele, ale chcę nas jak zawsze zbudować. Jeśli teraz uda się prezydentowi dopomóc, wybierając odpowiednich ludzi do Sejmu i Senatu i stworzyć z tego blok naprawdę patriotyczny, ludzi, którzy tę Polskę, dumny naród w silnym państwie będą potrafili stworzyć, to z nim, z prezydentem Sejm i Senat naprawdę sobie poradzi. Ja z taką nadzieją tam idę. Proszę Państwa, nie jest tak do końca ważne kto. Ważne, żeby w Krakowie, w tym trudnym mieście, to my tego nie ukrywamy, to jest trudne miasto, jeśli chodzi o poszerzenie tego typu patriotycznych idei, zdobyć więcej mandatów niż 5 lat temu. Miejsce upamiętnienia, no mamy na Wawelu tablicę, przy sarkofagu świętej pamięci parę prezydenckiej, tam są wszyscy wymienieni, tylko kto jest w stanie tę tablicę przeczytać? Przecież ono jest na przykład kompletnie nieczytelne. Chcieliśmy bardzo upamiętnić na murze, który jest za Krzyżem Narodowej Pamięci, za Krzyżem Katyńskim, pamięć tych, którzy zginęli w Smoleńsku, tak ten ogromny symbol tej śmierci ludzi, którzy czcili tych, którzy zginęli w latach, znaczy zginęli w 40 roku, upamiętnić następnym krzyżem i wyobraźcie sobie Państwo, że dostaliśmy odpowiedź od krakowskich dominikanów, że to jest projekt, który nie do końca im odpowiada. No po takiej odpowiedzi, a ja mam na piśmie i zawsze mogę przedstawić, no to człowiekowi opadają nie tylko ręce, ale i wszystko, ale pamiętajmy, że zmieniają się czasy, zmieniają się władze. Bądźmy dobrej myśli, co nie udało się w Warszawie czy w Krakowie przez te 5 lat, być może uda się właśnie teraz. I z tym optymistycznym przesłaniem, pomimo tego, bo trzeba zawsze walczyć, trzeba zawsze mieć nadzieję, że będzie lepiej i trzeba wychowywać tę drugą stronę, żeby ona umiała zachować się wobec nas fair, żeby nami nie gardziła, bo nie bardzo jest, proszę Państwa, nie ma powodu, żeby nami gardzić. My stoimy przy wartościach, o których przed chwilą mówił Pan Sławomir, Bóg, honor, ojczyzna i to są wartości, z którymi dalej pójdziemy. To nie jest tak, że my za rok zamkniemy projekt Polska. 1050 lat nie wystarczy. Wprost przeciwnie. Ja myślę, że my go zaczniemy na powrót odbudowywać i przekonywać ich, że to my mamy rację, bo to trwa bardzo, bardzo długo. Jest dobrze. Proszę Państwa, może to wygląda czasami źle, ale popatrzmy na to w dłuższej perspektywie. Jesteśmy mocni, zwyciężamy, warto być Polakiem, warto by polskość trwała. No cóż powiem więcej. Jest dobrze. Dziękuję. Zostań, bo pewnie mogą być też pytania do Ciebie. Ja tylko przypomnę Mirkowi, że są jeszcze dwie ważne tablice w Krakowie, przepraszam, jedna w Krakowie, druga Wielice, o której zapomniał, chociaż nie powinien zapomnieć. O Januszowych mówisz, jak mogę? O tablicy poświęconej świętej pamięci Januszowi Kurtyce, prezesowi IPN. I jedna taka tablica, kurczę, była w Warszawie, ale zburzyli IPN i teraz nie wiadomo, co z nią zrobić. A dopowiedz jeszcze, że taką tablicą jest nazwanie klubu gazety. No tak, tak, oczywiście. Klub Gazety Polskiej w Krakowie jest imienia oczywiście profesora Janusza Kurtyki. Jedna ta tablica jest w tym kościele, jakby ktoś nie wiedział, a w środku, a druga tablica jest w Wiliczce na budynku oddziałowego biura udostępnienia dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. W Warszawie, tak jak wspomniałem, była tablica w siedzibie, na ścianie siedziby Instytutu Pamięci Narodowej. Budynek został zburzony. Tablica w tej chwili, trwają rozmowy, gdzie ma być. I są dwie szkoły. Jedna mówi, że na Marszałkowskiej, czyli w siedzibie
takim przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej, druga, że w miejscu, gdzie stał budynek IPN-u, powinien się tam znaleźć mały postument z tą tablicą, która zresztą, bo to też ważne, ufundowana została przez, wczynię to złe słowo, ale społecznie, przez, głównie przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej i członków, byłych członków Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ale nie mam dane szczegółów, to ja mam pytanie do... A ja mam glosę, bo nie wolno nam zapomnieć o tym, jaką wielką nadzieję wiążemy chociażby z Parkiem Jordana. I z tym, no, co robi tam Kazimierz Golewa, dlatego że to jest kwestia czasu. A teraz być może za parę dni wreszcie ktoś zacznie pomagać i wtedy to będzie szybciej. Bo to jest wspaniałe miejsce. Ale to trzeba przypomnieć, o czym pewnie Józek mógłby więcej powiedzieć wieczorek, a mianowicie o aktach wandalizmu, które w Parku Jordana miały miejsce. I tam je, no w stosunku do Inki głównie, ale pułkownika Kuklińskiego. Ja jeszcze nim oddam Państwu mikrofon, to spytam się pana Sławomira, czy Pan znajduje, śledząc to, co złego mówiono o Lechu Kaczyńskim i o prezydencie Andrzeju Dudzie, z czego to się w ogóle bierze? To jest w ogóle w naszej kulturze dosyć rzecz obca. Raczej o ludziach, którzy, mówimy o Lechu Kaczyńskim, o ludziach, którzy nie żyją, mówi się raczej, no, zawsze się mówiło dobrze. Z czego się to bierze? Czyżby Janusz Kurtyka jakiś idąc ze mną po Warszawie mówił, my nie jesteśmy w Polsce, tylko w Azji. Inna kultura. Czy właśnie gdzie Pan znajduje powód? Bo przecież ludzie się na świecie różnią politycznie, poglądami, no, a jednak dbają o pamięć. Z czego się bierze, że w Warszawie może powstać pomnik ofiar? Już odpowiadam, ale zanim odpowiem na to bardzo ciekawe pytanie, dziękuję, to nawiążę do słów Mówiennika, bo znamy się prywatnie, czy powinienem powiedzieć przy tej okazji pana Mirosława, kandydata do Sejmu. Ale no, to jest może dla Państwa słabe pocieszenie. Ja jestem z Poznania i tam jest jeszcze gorzej. No, rozumiem swoich słów, że Kraków jest trudnym miastem. Poznań i Gdańsk i być może Opolszczyzna to są jedyne miejsca w Polsce według prognoz, gdzie Prawo i Sprawiedliwość być może zdobędzie mniej mandatów niż dzisiaj rządząca partia, a w wyborach prezydenckich, wstyd aż o tym mówić, 68,1% głosów padło w Poznaniu na Bronisława Komorowskiego. Więc jeśli to Państwu poprawia trochę nastrój, to bardzo proszę, ale mnie jeszcze bardziej pogadzi. Natomiast no Mirek też mówił o tym, że jest taki optymizm i w nas, i w tym, co ma nadejść. I oczywiście ja właśnie chciałbym, żeby takim przesłaniem z dzisiejszego mojego spotkania z Państwem było to, że jest powód do optymizmu. Bo już o tym wspominałem, że tej pamięci, mimo tych wszystkich usiłowań, nie udaje się zgasić i na pewno się nie uda. Ja we wstępie do tej książki napisałem, że obalam 10 mitów dotyczących pamięci o Lechu Kaczyńskim. Jednym, znaczy podstawowym mitem jest to, że rzekomo takiej pamięci w ogóle nie ma, więc na tych 480 stronach, w tym 104 stronach zdjęciowych pokazuję, jak to jest naprawdę. Natomiast w tej książce, którą szczególnie dzisiaj Państwu rekomenduję, no bo jest zupełnie nowa i w Krakowie, myślę, jej premiera jest bardzo uzasadniona, dotycząca Andrzeja Dudy. Ja nawet motto zawarłem takie optymistyczne. Są to słowa Winstona Churchilla, który kiedyś stwierdził, że jednym z najmilszych doświadczeń w życiu jest być celem, nie będąc trafionym. I Andrzej Duda, co ja w tej książce pokazuję, jest w sposób skandaliczny zupełnie atakowany, bo tak jak wobec Lecha Kaczyńskiego używano sformułowań cham, durem, kurdupel, trup na wrotkach, psychopatyczna postać i tak dalej,
Tak, już w tej chwili mamy cały zestaw słów pod adresem Andrzeja Dudy, czyli kłamca, oszust, miernota, krętacz, marionetka, królik z cylindra i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest w książce i będą Państwo być może no, co najmniej zniesmaczeni, może wkurzeni, może poruszeni tym, jaka lawina hejtu tak zwanego, mówiąc językiem młodzieżowym, już zdążyła spaść na Andrzeja Dudę. Ale tak jak powiedziałem, to jest pewien alarm i to jest również dowód w sprawie. Chodzi o to, żeby ktoś za parę tygodni, miesięcy czy lat nie powiedział, że nic takiego jak przemysł pogardy nie istnieje, nie istniało i że to jest zwykła debata publiczna. Otóż nie. I właśnie po to ta książka powstała. Ale teraz już wracam do Pana pytania, dlaczego tak się dzieje. Ja rzeczywiście zacząłem kiedyś analizować, jak to wygląda w innych krajach i mówię to z całą odpowiedzialnością. Tego typu proceder nie ma odpowiednika nigdzie, przynajmniej w krajach związanych z nami jakąś kulturą polityczną, czy w tym samym kręgu kulturowym. Bo oczywiście satyra polityczna w takich państwach jak Francja, czy Stany Zjednoczone, to jest bardzo silne narzędzie debaty publicznej, czy forma wyrazu, czy polemiki, ale jeśli nawet tam się używa pewnych dosadnych sformułowań czy skojarzeń, to zawsze jest to wielowektorowe, wielokierunkowe i zawsze jest proporcjonalne. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z pewnego rodzaju patologią, ponieważ media, które są powołane do tego, żeby patrzeć na ręce władzy i żeby mieć funkcję kontrolną w państwie i w społeczeństwie, media służą, te mainstreamowe, te media głównego nurtu służą do tego, żeby atakować i znieważać opozycję i polityków opozycji. A cała ta lawina szyderstw, kpin, ale po prostu również takich przejawów werbalnej agresji, nienawiści jest skierowana tylko w jedną stronę, wobec właśnie nieżyjącego prezydenta, wobec nowego prezydenta, wobec całej opozycji, zwłaszcza jej lidera, no i całego środowiska politycznego. Bo ja często powtarzam, że jeśli uderza się w prezydenta, w głowę państwa, to tak naprawdę uderza się w nas samych. Zwróćmy uwagę, polska konstytucja jest rzecz jasna bardzo niedoskonała, wymaga zmiany, ale w artykule 126 jest wyraźnie powiedziane, że prezydent jest to najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej i jednocześnie gwarant ciągłości władzy państwowej. Więc jeśli w sposób tak brutalny, tak haniebny uderza się w głowę państwa, to jest to również uderzanie no, nie tylko w sympatyków czy wyborców prezydenta, ale we wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. I teraz już odpowiadając wprost na pytanie, dlaczego tak się dzieje, ja już trochę to zasygnalizowałem. To jest po prostu kwestia tego, jaki pomysł na Polskę obaj prezydenci mieli czy mają, jaki zespół wartości reprezentują, z jakimi patologiami chcą i walczą i chcą walczyć, jaki mają pomysł na funkcjonowanie Polski w przestrzeni międzynarodowej, jak bardzo biorą sobie, czy brali w przypadku Lecha Kaczyńskiego do serca takie wielkie słowa, o których już mówiłem, Bóg, honor i ojczyzna, ale rzecz jasna również niepodległość, suwerenność, wolność, godność, solidarność i tak dalej, i tak dalej. Lech Kaczyński miał odwagę, bo to niestety trzeba powiedzieć, wymaga odwagi, żeby te wielkie słowa powtarzać i żeby być tym słowom wiernym, żeby tak realizować politykę i tak prowadzić polskie sprawy. I ponieważ ja już tutaj dzisiaj przywołałem słowa Zbigniewa Herberta, to mógłbym zacytować, bo zawsze, ilekroć do nich sięgam, robią na mnie wrażenie słowa wykorzystane w jednej z książek jako motto z przesłania pana Cogito, Zbigniewa Herberta, który napisał coś takiego. Powtarzaj wielkie słowa. Powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagrodzą ci za to tym, co mają pod ręką. Chłostą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. To są, drodzy Państwo, słowa, które myślę, no idealnie oddają to, co
chcę dzisiaj Państwu, opowiadając o Przemyśle Pogardy, przekazać, bo to właśnie tak było. To była nieustanna, pięcioletnia prawie chłosta śmiechu, szyderstwa, kalumnii, inwektyw, obelg, opluwania, znieważania, zohydzania i takiego niszczenia, czy właściwie masakrowania publicznego wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To samo robi się teraz wobec Andrzeja Dudy. Na zabójstwo na śmietniku, no czym jeśli nie śmietniskiem był ten teren smoleński i ta szopa, która udawała wieżę kontrolną, jeśli nie właśnie takim symbolicznym śmietniskiem. Więc no, proszę pozwolić, że właśnie w taki trochę z patosem odpowiadam na to, ale myślę, że te słowa naszego wielkiego poety tutaj są bardzo na miejscu. Ja tylko dopowiem, jeśli można, no, gdzieś tam odwołując się do początków myśli ludzkiej. To, co dobre, jest pożyteczne, to już tak do Sokratesa. Jeżeli prezydent Lech Kaczyński, świętej pamięci, teraz prezydent Andrzej Duda reprezentują Polskę i Polaków, reprezentuje w sposób bardzo godny i taki, który może imponować, to ta ich praca, szczególnie teraz, jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę, przyniesie owoce. Dlatego, że my mamy do czynienia z bezkompromisowym od 25 czy 6 lat, to jest oczywiście pewnego rodzaju generalizacja, ale myślę, że empirycznie daje się zaznaczyć mocne elementy, planem pedagogiki wstydu wobec Polski jako państwa i wobec Polaków jako narodu, i na to mamy dowodów bez liku. Część właśnie w tych swoich książkach wspaniale przedstawiasz. Natomiast naszym zadaniem, bo komuż ma zależeć na Polsce i Polakach, jak nie na Polaków, naszym zadaniem jest pokazanie piękna Polski, piękna naszej historii, piękna naszego narodu we wszystkich jego warstwach. Od warstwy, która jest związana z ziemią, poczynając, a na intelektualistach, na elicie kończąc. My musimy po prostu pokazywać tę drugą stronę i prezydent Andrzej Duda już to zaczął robić. Ilekroć wystąpi, ilekroć przy kimś jest, z kimś jest, coś powie, no i ludzie zaczynają się zastanawiać, no to może jednak o to chodzi, żeby pokazywać, że prezydent jest głową silnego państwa i prezydent jest reprezentantem dumnego narodu, który ma ponad tysiącletnią historię. Więc to dla mnie jest taka walka, to jest pole walki o przyszłość naszej ojczyzny. Szczególnie, że powołałeś czy przywołałeś Donalda Tuska i to polskość jest nienormalność. No gdyby był wrogiem Polski, polskiego państwa i narodu, to pewnie tak bym się zachowywał. I glossa do upamiętnienia. Przecież nie możemy zapomnieć o Joli Janus, o jej kwestie smoleńskiej, o tablicy, też poświęconej przecież w kościele, do którego uczęszczał Janusz Kurtyka na Kalinowym. I jeszcze odsłonięcia, które ma być 14 listopada, gdzie pewnie będziemy też jeszcze kwestować na cmentarzach. To ja myślę, że tu Kraków pomału tak wyprzedza Poznań, dlatego proszę o mobilizację za 4 dni w Poznaniu, tak, w Wielkopolsce. Kochani, zawsze byliśmy razem, nieważne kto małopolski, a kto wielkopolski. Damy radę. Oczywiście to tylko króciutko jeszcze nawiązując, przepraszam, króciutko nawiązując do tych ważnych słów Mirka dotyczących między innymi dumy z bycia Polakiem i dumy z bycia częścią polskiego narodu. No, to jest też w odpowiedzi na Pana pytanie jeden z powodów, dla których Andrzej Duda jest tak już na wstępie swojej kadencji niszczony, bo on po prostu daje Polakom dumę. No, drodzy Państwo, kiedy ostatnio polski prezydent w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ przemawiał zaraz po prezydencie Stanów Zjednoczonych, a przed prezydentami Rosji i Chin, kiedy siedział przy tak zwanym stoliku numer 1 w czasie uroczystego lunchu po tych obradach w ONZ. To są rzeczy no, niby symboliczne, ale bardzo ważne i bardzo umacniające tę naszą dumę, ale ona, rzecz jasna, przeszkadza. I przeszkadza w taki sposób, co ja w książce oczywiście opisuję w szczegółach, że no, robi się takie, powiem kolokwialnie, numery jak kadrowanie zdjęcia. W ten sposób, że na portalu Gazety Wyborczej jest pokazany właśnie ten stolik numer 1 i widać wszystko, tylko nie widać polskiego prezydenta. To jest również efekt taki, że w telewizji
która mieni się telewizją publiczną, z tego wystąpienia historycznego, już można powiedzieć, w ONZ-cie, gdzie no, miał świetne wystąpienie Andrzej Duda i z tego przemówienia 14 sekund jest w serwisie informacyjnym. To nawet telewizja komercyjna TVN, która no, znana jest z tego, że wojuje i wojowała z opozycją, tam tych sekund było bodajże 52. To przypomina zupełnie orwellowskie metody, właśnie to kadrowanie, czyli pokazywanie, że jeśli my czegoś nie przedstawimy, to znaczy, że to nie istnieje. I no jest tu już tak w odniesieniu z kolei do Lecha Kaczyńskiego takie słynne zdjęcie sprzed Stoczni Gdańskiej z 1988 roku, z tej kolejnej fali strajków, która doprowadziła ostatecznie do no, początków rozmontowania systemu. I tam ze stoczni wychodzą ławą ówcześni opozycjoniści, ale ja wszędzie, gdzie to zdjęcie widzę, to ono jest tak skadrowane, że nie widać prawej strony. A po prawej stronie są obaj bracia Kaczyńscy, którzy idą po prostu w tej grupie. Widzimy tylko Tadeusza Mazowieckiego. Już nie pamiętam, kto tam jest, czy Jan Lityński, czy Władysław Frasyniuk. No w każdym razie tylko ci, w cudzysłowie, słuszni opozycjoniści. I no, takie małostkowe zupełnie rzeczy, jak niepokazanie naszej pary prezydenckiej i prezydenta w kontekście przyjmowania w Polsce belgijskiej pary królewskiej, gdzie to wyglądało bardzo godnie i bardzo umacniające już naszą dumę, ale również no, no takie poczucie, powiedziałbym, estetyczne, bo oboje pięknie się prezentują i przynoszą po prostu chlubę. Tego się nie pokazuje, bo to kłuje w oczy i to stanowi zbyt duży kontrast wobec tego, z czym mieliśmy do czynienia przez minione 5 lat. To też jest jeden z powodów, no, akurat nie ideowy, tylko bardzo małostkowy i bardzo niski, ale też ta motywacja wchodzi w grę oczy. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to bardzo proszę, a jeżeli pewnie wszyscy chcą, to proszę. Pan powiedział, że jest piąta rocznica zabójstwa w Łodzi. Czy to zostało jakoś rozwiązane? Czy znamy wyrok? Czy coś w tej sprawie się mówi, czy dalej jest schowane pod dywanem zawsze? Tak, tak. Ta sprawa akurat znalazła finał sądowy i w postaci wyroku. To znaczy ten człowiek, który tego zabójstwa się dopuścił, przebywa w więzieniu. Ja nie pamiętam, jaki on dostał wyrok, czy to jest 25 lat, czy dożywocie właśnie, ale no, tak się to skończyło. Natomiast no, poza tym, że niejako sprawiedliwości stało się zadość, no, no, to jest to dramatyczne pytanie, do czego właśnie prowadzi system takiego zorganizowanego wzniecania nienawiści, czy wzbudzania agresji wobec opozycji i no, legalnie wybranych władz państwa, w tym prezydenta Rzeczypospolitej. Było poruszonych wiele tematów, także mam też wiele pytań. Na początek chciałbym powiedzieć, zapytać, jak pan odnosi się do tego serwilizmu, który prawdopodobnie nastąpi po wygranej PiS-u, co mam nadzieję. Chciałem się jeszcze odwołać również do starożytności, czyli do Platona, który mówił o wychowaniu młodzieży takim, jakie jest, i nad tym bolał, bowiem ja boleję nie nad wychowaniem młodzieży, bo mi się teraz coraz bardziej podoba, mam z nią wiele kontaktu. Natomiast przejmowanie języka chamstwa, który nie ma niewiele wspólnego z takim porozumiewaniem się między ludźmi, mnie boli. No i jeszcze jedno na koniec chciałem powiedzieć i pocieszyć wszystkich tych,
o których Pan mówił na temat tych brutalnych zachowań pod Krzyżem Katyńskim. Proszę Państwa, my jesteśmy w Krakowie. Dalej jest Warszawa i Gdańsk. I my im wszystkim sikamy do misy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zakończę Pan anegdotą, aczkolwiek oczywiście jest to bardzo smutne, o czym rozmawiamy. Ale tak, no, pytam Pan o serwilizm. Oczywiście, że z tym zjawiskiem będziemy mieć do czynienia, czy już właściwie mamy, bo informują mnie politycy czy samorządowcy z dzisiejszej jeszcze opozycji Prawa i Sprawiedliwości, że odzywają się jakby jacyś ludzie, którzy przez 5 lat od Smoleńska nawet słowa nie zamienili, a teraz dzwonią i mówią: cześć stary, trzymamy się, idziemy do przodu i tak dalej, i tak dalej. No to jest dosyć znany mechanizm. Myślę, że PiS musi bardzo rozważnie prowadzić politykę kadrową i bardzo uważać, kogo przy tej całej masie pewnie entuzjazmu będzie przygarniać, bo poprzedni epizod, no bo to były 2 lata, bo no, pod tym względem epizod władzy nie były najlepsze, a do zrobienia jest mnóstwo rzeczy. No, ja tak z perspektywy własnego zawodu i własnych zainteresowań przede wszystkim chciałbym, żeby zostały rozwiązane sprawy mediów, czyli tej przemocy medialnej, z którą my mamy do czynienia, bo to jest rodzaj przemocy. Jeśli wszystkie media w Polsce uprawiają no, rodzaj stałej nagonki na opozycję, i to nie przesadzam, kiedy mówię wszystkie media, bo proszę zobaczyć, że chodzi tutaj o główne telewizje, główne rozgłośnie, główne portale internetowe i to, że po tej stronie niepodległościowej, czy niezależnej, czy prawicowej, czy patriotycznej, jak to nazwiemy, że są dwie telewizje, czy kilka tygodników, to niewiele zmienia, ponieważ jest kwestia tego, gdzie przepływają pieniądze. No media muszą się z czegoś utrzymywać, samej sprzedaży tego się nie da zrobić. W związku z czym tu jest też ogromne pole do działania. Kiedyś na przykład poddano taką analizie jeden z numerów Gazety Wyborczej. Okazało się, że tam były 4 drobniutkie ogłoszenia komercyjne, a reszta to wielkie reklamy spółek Skarbu Państwa albo różnych agentów rządowych, które to instytucje czy firmy reklamowały takie rzeczy jak lasy, czyli zapewniano, że świetną rzeczą jest korzystać z uroków polskich lasów, albo reklamowały energię elektryczną, że to jest w ogóle bardzo dobra rzecz, energia i fajnie, że ją mamy. Więc no, a to jest tylko jeden z odcinków, bo przecież w grę wchodzi i kwestia wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, no i właściwie każdej sfery, o jakiej pomyślimy, tak? Służba zdrowia, oświata, praktycznie nie ma sfery życia publicznego, której nie trzeba by w Polsce zmieniać, naprawiać, reformować. No i tutaj właśnie jest ten problem, żeby uważać na te zjawiska nagłego przejrzenia na oczy i akcesu do zwycięstw. To na pewno. Natomiast no, dalsza część Pana pytań to była raczej taka refleksja, za którą dziękuję. No, po prostu wszyscy jesteśmy ufni i wierzymy, że 25 dokona się dopełnienie tej zmiany, która wyszła tutaj z Krakowa, a dokonała się 24 maja. O tyle to Pana nie dotyczy, że nie sikamy do Wielkopolski. No tak, do Warty nie. Ale ja prawie na każdym z takich spotkań biję się no, trochę nie w swojej piersi, ale ubolewam, że akurat tak jest w Wielkopolsce, bo często jestem pytany dlaczego. No, czy, co jest powodem tego, że tak skompromitowana władza ciągle tam zyskuje takie poparcie, no i mam oczywiście na ten temat swoje jakieś przemyślenia i teorie, ale dużo ode mnie mądrzejsi
socjologowie czy teoretycy polityki tego do końca nie rozwikłali, więc ja też nie chciałbym być tutaj wyrocznią w tej sprawie. Mamy ten sam problem. Ale ty, spotkanie to można przy tygodniu. Jacek, proszę. Cieszę się, że pan dokumentuje te rzeczy, przy czym mam nadzieję, że również personalnie, to znaczy, żeby tam byli tacy ludzie jak pani Piotr, ale również tacy jak Wołek Tomasz, jak Michalski, inni słowy, żeby nie było narracji, że jest źle, że to się wszystko działo, że to skandal, brzydko, nieładnie, tylko żeby też autorzy. Od razu wchodzę panu, przepraszam, słowo. Oczywiście, że jest to po nazwisku, to jest właśnie jedna z głównych moich intencji. Zło nie tylko trzeba określać, ale trzeba też wskazywać palcem winy szerzenia tego zła. Więc w tej książce jest dokładnie kto, kiedy, gdzie i w jakich słowach, czy przy użyciu jakich działań tych zdjęć się dopuszcza. Ale to przepraszam, tak. Nic nie szkoda. To się cieszy. Druga rzecz to jest kwestia, że ten cały przemysł pogardy dał efekty. Bo gdyby tego wszystko nie było, to jestem prawie przekonany, że pan Andrzej Duda tych wyborów nie wygrał. To jest sytuacja bardzo podobna, bo to nie jest nic nowego w Polsce. Bo proszę, ja już jestem stary, państwo młodsi. Co się działo z Katyniem? Nie istniał. A jeżeli ktoś zaistniał, no to zaraz był dramat, prawda? Po czym ta prawda, jak w rysunku jeszcze z dobrych czasów tygodnika powszechnego pana Stefana Papa wyszła, też zamalowana, wyszła w takiej postaci, jak to się stało. I no myślę, że to jest, ja jestem przekonany, tym bardziej, że pan prezydent Komorowski też z jakichś powodów na pewno raczej umysłowy, doszedł do wniosku, że trzeba odczuwać i demonstrować pogardę wobec opozycji, wobec pana Andrzeja Dudy, prawda? No to też efekt był prawie natychmiastowy. Tak. Dziękuję bardzo. No rzeczywiście to było mistrzostwo świata w prowadzeniu kampanii, żeby występować z hasłem zgoda i jak to było to hasło? No mniejsza z tym, ale ja jeszcze dokończę. Trzecią rzecz to na pytanie pana Renity. Będę zadał krótkie pytanie i odpowiedzi. Czy rodzice, albo rodzina, albo towarzystwo pana Kaczyńskiego, panów Kaczyńskich i pana Andrzeja Dudy byli w Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego albo w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy? Nie byli. Czy byli w PZPR-ze albo w KPR-ze? Nie byli. Czy byli w wywiadach międzynarodowych w Hiszpanii? Nie byli. Czy byli w UB i SB? Nie byli. No to teraz macie państwo odpowiedź, dlaczego ta grupa, ta ekipa, która ma wszystko, bo to dzieci tych ludzi, prawda, mają media, teraz za wszelką cenę będzie, bo nic innego nie potrafią. Tamci, czyli ludzie z Katynia, albo w ogóle pamięć o Katyniu, no to ci starają się to robić. Tyle tylko dziękuję bardzo. Tak, bardzo słuszne słowa. No, ja też często powtarzam, że w tej chwili odbywa się taka batalia, czy bitwa trzeciego pokolenia ubeków z trzecim pokoleniem akowców. No mówiąc bardzo hasłowo, więc rzeczywiście bardzo pan to trafnie ujął, pokazując rodowód i te ścieżki w biografii obu prezydentów, które są zupełnie inne od tego, co widzimy po drugiej stronie. Zgodzę się z tym, że doszliśmy już na szczęście do takiego etapu świadomości społecznej, że ludzie już widzą, jak bardzo są nieuczciwe, intencjonalne te wszystkie ataki, bo takiej świadomości Polacy przez długi czas nie mieli. To znaczy w początkach tego procederu, gdzieś tam w latach 2006-2008 rok, to była taka kulminacja, takie apogeum ataków wobec Lecha Kaczyńskiego. Polacy niespecjalnie mieli świadomość, że to jest coś patologicznego i w dużej mierze uczestniczyli w tym powszechnym rechocie, czy poprzez to, że po prostu te treści odbierali i no, w jakiś sposób nie staraliśmy się obronić prezydenta. To trochę inaczej wygląda już teraz, bo jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to na przykład
krótko po tym, jak został wybrany, została powołana inicjatywa Uczciwe Media. Sam jestem jednym z jej uczestników. I tu chodzi właśnie o to, żeby reagować, żeby monitorować, żeby wskazywać, tak jak Pan mówił, po nazwisku, żeby to nie było takie zamydlone, rozmazane, tylko żeby od razu pokazywać, kto i dlaczego. I piętnować to i wypierać z przestrzeni publicznej ten brudny język, taki kloaczny, i po prostu narzucać swój uczciwy system wartości i swój uczciwy język. Są rozważania, czy ten przemysł pogardy będzie tak samo destrukcyjny w odniesieniu do Andrzeja Dudy, czy też raczej po prostu będzie się od niego odbijał, bo w tej chwili, mimo że ja wciąż sobie przytoczyłem ogrom tych różnych przykładów ataków, często jest takie poczucie, że Andrzej Duda jest hejtoodporny, że cokolwiek o nim powiedzą, to spływa, rozbija się i go nie dotyka. No, takie zdanie wyraził między innymi tutaj znany mieszkaniec z Krakowa, pan profesor Andrzej Nowak. Ale ja jako autor kilku książek na temat przemysłu pogardy aż takim optymistą bym nie był. Znaczy w tym sensie, że to jest proceder nie tak bardzo destrukcyjny. On uderza i w człowieka, i w polityka, ale również jest dewastujący, jeśli chodzi w ogóle o polskie życie publiczne, czy o poziom debaty publicznej. I w dłuższej perspektywie to może być bardzo szkodliwe, bardzo destrukcyjne, a no, nawet boję się rozważać, co miało być końcem prowadzenia takiej operacji przeciwko prezydentowi, czy szerzej dzisiejszej opozycji. Oczywiście wielką nadzieją jest właśnie to, co może się stać i wierzę, że stanie się 25 października i wtedy znajdziemy się w zupełnie innej, czyli lepszej rzeczywistości polityczno-społecznej i też będzie można zupełnie inaczej podejść do kwestii przemysłu pogardy i odpowiedzialności za ten proceder. Bo drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, te moje książki, zwłaszcza ta, z którą dzisiaj przyjechałem, nowa zupełnie, to jest rodzaj dowodu w sprawie. Ten dowód może być kiedyś wykorzystany no, co najmniej w takiej dyskusji o odpowiedzialności moralnej czy etycznej, ale te moje książki są również dowodem w sensie takim materialno-prawnym, bo ja miałem podobne spotkanie kiedyś w Berlinie i tam był obecny mecenas Stefan Hambura. Zapewne Państwu dobrze znany, wiele dobrego robi, jeśli chodzi o no, taką prawną ochronę polskich spraw w Niemczech i nie tylko. I on zakupił kilka egzemplarzy mojej książki, co oczywiście jako autora mnie cieszyło, no, ale też zastanowiłem się, z jaką intencją aż kilka tych książek kupił, a on mówi, no proszę Pana, ja to zgłaszam do prokuratury wojskowej w Warszawie jako dowód w sprawie smoleńskiej. Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ ja w tych książkach nie opisuję wprost mechanizmu czy okoliczności tego, jak nastąpił Smoleńsk, natomiast na pewno przedstawiam, w jaki sposób był stwarzany taki wrogi, niedobry klimat wokół prezydenta i jego otoczenia i jak utwardzano w pewnym sensie grunt pod późniejsze stwierdzenia, że Smoleńsk właściwie nic się nie stało, że jedyny problem w całej tej kwestii to jest to, że do tego samolotu nie wsiadł ten drugi. Ten drugi, czyli rzecz jasna chodzi o brata prezydenta. No ale mecenas Hambura, jak powiedział, tak zrobił. Po bodajże dwóch tygodniach przeczytałem w internecie, że ta książka została zgłoszona jako dowód w śledztwie smoleńskim. No i ja się z tego cieszę, ponieważ między innymi w takiej intencji te książki przygotowuję, żeby to był najnormalniej w świecie dowód w sprawie i żeby były, jak to napisał Czesław Miłosz, spisane czyny i rozmowy. To jest taki mój skromny, dziennikarsko-publicystyczny wkład w to, żeby jednak próbować ocalać polskie życie publiczne, czy no, sprawiać, żeby ono nie było
zatruwany tym ściekiem nienawiści i tych wszystkich obelżywych słów, jakie padają. Państwa gościem był pan Sławomir Kmiecik. Dziękuję bardzo.